witam serdecznie. Nazywam się Marcin Michał Marszałek i nagrywamy to wideo z wieży Farnej w Krośnie, gdzie udało się zorganizować wystawę moich prac. Jest to spełnieniem mojego marzenia, ponieważ to jest dla mnie bardzo wyjątkowe miejsce, taki symbol miasta górujący nad Starówką Krośnieńską. I bardzo się cieszę, że miałem taką możliwość, żeby tutaj przedstawić swoje prace. Zatytułowałem wystawę Rezonans wizyjny, z tego względu, że podobnie jak dźwięk, to światło też jest falą, wibracją, którą oko człowieka rejestruje. I to miejsce też ma wyjątkowy związek z dźwiękiem, ze względu na to, że jest to dzwonnica. I stąd pomysł na tą nazwę, ponieważ bardzo też inspiruję się muzyką podczas malowania, więc fajnie się zazębiły te wszystkie kwestie i w związku z tym bardzo się cieszę, że tutaj udało mi się przedstawić swoje prace. Akurat na tym poziomie najwyższym, w hełmie wieży, zaprezentowałem pracę w takim alternatywnym oświetleniu ultrafioletowym, ponieważ korzystam z farb fluorescencyjnych, dlatego że bardzo lubię jaskrawe kolory i pomagają mi osiągnąć właśnie taką wibracyjność tych obrazów. W związku z czym właśnie tutaj idealne warunki były do tego, żeby ten efekt pokazać fluorescencji tych farb, ponieważ w zasadzie nie ma tutaj dostępu do takiego zewnętrznego światła dziennego. Można osiągnąć efekt takiej ciemni, w której właśnie można zaprezentować tą luminescencję tych barw. I udało mi się zgromadzić tutaj większość prac, które namalowałem w przeciągu ostatnich lat. Część z nich pochodzi z takich właśnie już prywatnych kolekcji. Fajnie, że udało mi się właśnie wszystko tutaj zebrać i zaprezentować w rodzimym mieście. I bardzo jestem wdzięczny za to Muzeum Rzemiosła, że wsparło mnie w promowaniu swojej działalności. I bardzo się cieszę, że to marzenie udało się spełnić właśnie tutaj. Wystawa Marcina Marszałka wpisuje się w cykl wystaw, które od kilku lat Muzeum Rzemiosła w Krośnie organizuje właśnie tu w wieży Farnej. Cykl nazywa się Nasi i na tych wystawach staramy się prezentować artystów krośnieńskich bądź artystów mocno związanych z Krosnem. Cieszę się bardzo, że udało nam się w tych trudnych czasach po rocznych przygotowaniach uruchomić tą wystawę i trochę się spotykamy finisarzowo, tak, ale na tej podstawie też można stwierdzić, że zainteresowanie wystawą było bardzo duże. Zwłaszcza zaobserwować można było zjawisko właśnie zainteresowania tymi pracami, w których artysta się bawi czy eksperymentuje z tą fluorescencją. Tak. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim, którzy mnie wsparli w tym przedsięwzięciu zorganizowania tej wystawy. W szczególności najbliższym rodzinie, przyjaciołom, wszystkim, którzy zjawili się na wystawie, na wernisażu, którzy mnie kibicują i wspierają. A w szczególności Aleksandrze, mojej ukochanej i Natanielowi i Ezrze, za to, że inspirują mnie i wspierają, wzmacniają w tym, co robię.